Dobra, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Tak się szczęśliwie składa, że nawet nie musieliśmy się głową przebijać przez tamte drzwi, tylko wystarczyło, że zgromadziliśmy 3 insygnia. Przy okazji, jak mamy 4 posążki zaliczone, to nam się otwiera portal do 5, więc pozostaje tylko nam przejść przez ten portal. Mamy już rozwiniętego 16-poziomowego krasnoludzkiego obrońcę, więc cokolwiek nas czeka po drugiej stronie, to nie musimy się tego obawiać. Ja ostatnio nawet nie włączam postawy obronnej. A jeszcze, moi drodzy, jeden poziom. Tak, zerknijmy na postać. Jeszcze jeden poziom i będę miał 6-punktowe zmniejszenie obrażeń. I właśnie o to mi chodzi. Dobra, no to jest portal pieśni. Co to za miejsce? Wygląda na zrujnowaną wioskę, ale... To zachodni port, tak mi się wydaje. Pachnie demonami, a nawet diabłem lub dwoma. To miejsce nawiedziły legiony z niższych sfer. Wiedz, że nie są to ruiny Ilefarn, których szukamy. To twoja rodzinna wioska? Tak, co my tu robimy? To był twój dom? Nie wiedziałam, że pochodzisz z wioski na Bajorze. To musiało być trudne dzieciństwo. Wiedz, że to nie był cel naszej podróży. Coś jest nie tak. Jesteśmy blisko celu naszej podróży. Czy w pobliżu twojej wioski są jakieś ruiny starożytnego Ilefarn? Jeśli tak, to musimy się tam udać. Więc to jest nasz prawdziwy cel. A, dobra. Tylko wielka moc mogła zapobiec naszej wizycie w ruinach, skoro są blisko. Coś potężniejszego niż teleportacja? Świetnie. Powinniśmy mieć się na baczności. Możliwe, że to, co spowodowało te zakłócenia, nadal tu jest. Zakłócenia mógł wywołać nasz wróg. Albo słyszysz coś? To jak głos kwilącego dziecka. Powinniśmy zbadać to miejsce, zobaczyć, czy ktoś przeżył. Tak, zgadzam się. Chociaż nie wierzę, że ktokolwiek ocalał. Powinniśmy szukać dalej. Świadek tego, co tu zaszło, miałby wielką wartość. Zobaczmy, dokąd zaprowadzi nas ta ścieżka. Ale niezależnie od wszystkiego, musimy udać się do tych ruin. Spoko, ale najpierw muszę przeszukać wioskę. Może ktoś przeżył? Jeśli nie, to przynajmniej może zostawili jak nas na własnych tyłach. Niestety milicja zachodniego portu raczej nie miała szans w starciu z legionami z niższych sfer. Ale musimy, moi drodzy, obszukać to miejsce dokładnie. Ktoś przeżył. O, brat Mering. Niestety. Zwłoki. Dźwięk dochodzi stąd. Kwilenie dziecka słychać tu bardzo wyraźnie.
Co to za miejsce? Dawno temu stoczono tu bitwę. Mam znajome uczucie. To nie jest dźwięk. Drgania powietrza są niemal metaliczne. To coś potężnego. I to bardzo. To miejsce jest święte. Powinniśmy wrócić, gdy dowiemy się więcej. Dobra, jeszcze posprawdzajmy tutaj. Bo przydałoby mi się żeby znaleźć jakiegokolwiek, moi drodzy, ocaleńca. Nic. No to trzeba iść, moi drodzy, do ruin. Przy okazji, na wszelki wypadek, włączmy tryb postaci. Nie tryb postaci, tryb strategiczny. Kliknijmy na naszą postać. Gdzie mamy zdolności specjalne? Tryby, mapa obszaru, dziennik, ekwipunek, postać. No to, moi drodzy, myślę, że zrobimy tak. Kojące światło, co to robi? Dobra, lśniąca tarcza. Dobra, lśniącą tarczę tu wrzucimy. Oczyszczająca gwiazda, co to jest? To do zadawania obrażeń poza sferowcą i pod punktem zero łańcuch jutrzenki. Dobra. Przypisaliśmy sobie umiejki i teraz lecimy na bar. Spodziewam się tutaj, moi drodzy, nowych przeciwników. Przynajmniej bardzo bym się mam nadzieję, że któryś z nas był rozsądny na tyle, żeby tu nawiać. O, niezidentyfikowana rękawica. Rękawice koncentracji, malachit. Dobra. Ciekawy jestem, czy tutaj się porespiły te dodatkowe stworki. Bo jak na razie dodatkowych stworków nie widzę. Tego, co zaatakowało wioskę, też nie widzę. Ani żadnego z naszych, kto by ewentualnie nawiał, też nie widzę. Czyli po prostu tu będziemy musieli przetuptać do ruin strawnicy. Nope. W
szkoda, bo mogli dać tutaj jakichś nowych, trudnych przeciwników. I zapewne pojawi się pytanie, jak to otworzyć. Niska... A nie, jest otwarte, dobra. Nie... Coś nie tak? Okej, okay, ktoś zdjął zabezpieczenie, ale spoko, mamy cztery potężne błogosławieństwa, więc... Jak to mówią, moi drodzy, hajda na soplice. Wbijamy do środka i co? I mamy cutscenkę. O bogowie, co to jest? To sługa króla cienia, łupieżca cienia, a tam, za nim, jest posąg oczyszczenia. No to na niego, moi drodzy. Ups, chyba uszkodził... Zaszliście daleko, na próżno. Moc posągu się wyczerpała. Przejął ją inny, ale to nas nie powstrzyma. Dobra, zaraz ci zadam takie obrażenia. Ale to nieważne. Złodziej nie ukończył rytuału twoich części. Kiedy cię zabiję i zniszczę posągi, nikt nas już nie powstrzyma. Zatem dopóki żyje osoba, która odprawiła rytuał, mamy jeszcze szansę. Musimy cię tylko pokonać. Agith, zraj, nie powstrzymasz mnie. Nie wiem, dlaczego Ilitidzi użyli twego ludu jako niewolników. To była strata dla obu stron. Nie wiadomo mi też, dlaczego król cieni miałby użyć ciebie w podobnym celu, ale fakt, że nie potrafisz przerwać jego uścisku, świadczy o twojej słabości. Słabości? Masz nadto mocy, by cię pokonać i pogrzebać w tych ruinach. Nawet jeśli mnie zranisz, odrodzę się w dolinie Merdelein, równie silny jak przedtem. Nic nie może mnie powstrzymać. Jakby to powiedzieć? Pokaż mi, gdzie jest twoje filakterium, a wyślę cię w zaświaty. Chodź i... Już po tobie. Jeszcze tego nie wiesz, ale się dowiesz. Wiedz, że wypowiedzenie słowa nie czyni go prawdą. Udowodnij to, niewolniku. Dobra. Niech ci śmierć krwawym. Ale to jest, moi drodzy, te rzeczy są zbyt OP, moi drodzy. Już po wszystkim, ale wiedz, że choć zyskaliśmy trochę czasu, jeszcze nie wygraliśmy. Odsunęliśmy to tylko od siebie. Lecz wróci, zgodnie z zapowiedzią. Tym razem silniejsze. Co robimy? Wiedz, że musimy znaleźć tego, o którym mówił łupieżca. Tego, który odprawił rytuał. Będziemy potrzebować jego pomocy, aby pokonać króla cieni. To może być każdy. Nie wiemy nawet, kto to jest. Nie mogę uwierzyć, że ten cały wysiłek pójdzie na marne. Na marne?
Wiedz, że zakończyliśmy 4 części rytuału. Dowiedzieliśmy się, że ktoś inny wstrzymuje 5. A co najważniejsze, wiem, że wróg obawia się tego, co zamierzamy. Wiem. Czuję, że powinniśmy coś zrobić. Wiedz, że ta droga dobiega końca, ale czas może otworzyć przed nami kolejne. Jest nadzieja. Nie trać wiary. Wiedz, że mamy 2 rodzaje oręża przeciw królowi cieni. Jednym jest rytuał, drugim wykuty miecz Gitianki. Miecz będzie nam potrzebny w każdym wypadku. Podążajmy tą ścieżką, a może ukaże się nam kolejna. Dlaczego nie poszukamy osoby, która odprawiła 5. część rytuału? Ktokolwiek odprawił rytuał, miał powód. A to oznacza, że będą nas szukać. Wiedz, że powód odprawienia rytuału mówi więcej, niż mogłoby się wydawać. Ktokolwiek to zrobił, uczynił to, bo chciał zranić króla cieni. Będą do tego potrzebować srebrnego miecza, tak jak my. Czyniąc to, skierowali swoje kroki na ścieżkę, która musi skrzyżować się z naszą. Gdy dostaniemy srebrny miecz, zaprawdę niedaleki będzie czas spotkania. Amon Jero wiedział dużo o srebrnych mieczach Gitianki. Nie pozostaje nam nic innego, jak znaleźć jego siedzibę i wykorzystać jego wiedzę do naszych celów. Powinniśmy wrócić do warowni na rozstajach, do strażnika wiedzy, którego uwięziono tam wraz ze mną, Aldanona. Dużo wie o Neverwinter i może wiedzieć lepiej niż my, gdzie znaleźć jakiś ślad Amona Jero. Dobra. Ale moi drodzy, te 4 buffy są mocarne. Co to jest? Nawet niezły kostur. Co to za tarcza? Togal lśniącej dłoni +4. Amulet odporności na elektryczność. To jest niezłe, bo ma wampiryczną regenerację. Dobra, no to hops w portal. Gdzie mnie to wypluje? A, tu mnie to wypluje, dobra. No to jeszcze w tym odcinku poszedłbym pogadać z Aldanonem. Posprzedawał fanty, ale ogólnie z Niwka... Niwkę mogę zrobić fajnie na dual wielding, teraz widzę, na krótkie miecze. Szkoda, że jej od początku nie robiłem na dual wielding, ale no cóż, nie pomyślałem. Wolałem ją trzymać z tyłu, ale teraz jak będzie mogła zadawać obrażenia i się regenerować, to... Tak czy siak, myślę, że... Powinno być spoko. Wróćmy do twierdzy. Sprawdźmy, czy możemy coś ulepszyć.
posprzedaj... A w ogóle... Odpocznijmy. I jeszcze w tym odcinku pogadamy z Aldanonem. A siedzibę Amonadzero będziemy, moi drodzy, robić w następnym odcinku. Dobra, wilk na dziedziniec. Cyk. I przy okazji zobaczmy, co się dzieje w twierdzy. Sprawdźmy, co mamy w ekwipunku. Ogólnie niezłe rzeczy, ale... Tak czy siak, większość jest do pozbycia się. Ale nie spodziewałem się, że moi drodzy zrobię Niwkę na Dual Wielding i być może zrobię jeszcze Sandra Dwero na Dual Wielding. Dobra, pokaż mi swoje towary, Dickin. Miałem... Czy mogę pomóc? Tak. Tak. Niezidentyfikowany młot bojowy. Zidentyfikuj mi to. Ogień... Wymieniamy, moi drodzy. Ogień, premiezowe ulepszenie plus 3, premiezowe ulepszenie siła plus 2 i jeszcze regeneracja. Moi drodzy. To jest rzecz... Na mniejszy młot rozłupujący się po prostu sprzeda. Bo to jest po prostu zbyt... Kołatka stopień trudności 14. Co to znaczy kołatka stopień trudności 14? Nie wiem. No man. Dobra, to wypieprzę. To sprzedam. Co to jest? Przypomnienie. Dobra. Skoro tego typu rzeczy lecą za 20 tysięcy, to nieźle. Mamy, moi drodzy, 261 874 sztuki złota. I jeszcze kilka rzeczy w ekwipunku, które bym, moi drodzy, sprzedał. Typu skównia plus 2. Typu topazy. Złote pierścienie, inne rzeczy, skóry umbrowego kolosa, resztki cienia. Dobra, toga lśniącej dłoni plus 4. Myślę, że tak, bo nie będziemy levelowali. Tarcza paleniska, dobra do ochrony przed ogniem, poza tym... Nie. Poza tym, moi drodzy, nope. Amulet odporności elektryczność, myślę, że też mogłem się śmiało pozbyć. Dobra, sortuj. Czy coś jeszcze mamy? Amulet zdrowia zostaje. Tarcza władcy. Nope, resztka zjawy leci. Żmijowe ziele raczej już mi nie będzie potrzebne. Kula przewodzenia między sferami. Wolę to sobie, moi drodzy, trzymać. Dobra. Żuchwa umbrowego kolosa sprzedajemy. Żebro jakieś, którym się zapląta w ekwipunku. I kieor klina sprzedajemy. Sortuj. Profek przemiany. No raczej mi się już nie przyda. Butelka wody. Nope, bo to nie eliksir jest. Dobra. Tak. Niska, co ty masz? Pasy łotwyka. No, to jest zdecydowanie mniej cenne niż ta zbroja. Sprzedajemy. Co tu mamy? Przywrócenie. No, sprzedajemy. Quirklina.
pfę dajemy, srebrny pierścień pfę dajemy, kamień widzenia, no prawdziwe widzenie, no niby przydatne, ale nie do końca. Za mną. Dobra, kasa vive, kufa strażnika lasu, no niekoniecznie. Ostrze władcy wypieprzamy. Tak. I Sandra Gero. Sandrze Gero to dałbym jakiś drugi półtorak, bo ma broń egzotyczną i na dwa miecze półtora ręczne? Myślę, że to byłoby nawet fajne. Zadawałaby bardzo duże obrażenia wtedy, ale by łatwo padała ze względu na niską KP. Dobra, czy mamy tutaj coś odpowiedniego? Bo tak się składa, że mnie stać na wszystko. Nope. Bo jeden półtorak to jest K10. Powiedziałbym, że tak. Mamy atut oburęczność zmniejsza kary do trafienia. Muszę po prostu to, nad tym pokminić. Ale też Sandra Gero ma bardzo dobrą tarczę, dobra? Co ty masz? Jacobi. Teoretycznie mógłbym dać Gwiezdne Ostrze plus 2, bo to ma 1K10 do obrażeń od dźwięku. To jest mocna rzecz. Czegoś ci trzeba? To jest, moi drodzy, mocna rzecz. Co tu jeszcze mamy? Przyjaciel pioniera plus 3. Co to jest? To jest Zweihander, to nie. Mnie interesuje kombinacja wiatr pustyni plus 2. To jest znowu 1K10 obrażeń od ognia i to jest Sejmitar. Normalnie 1K6. Truteń plus 4, co to jest? Morgenstern. Spowolnienie, obrażenie od dźwięku i modyfikacja plus 4. Niezłe na przeciwników odpornych na obrażenia. Sługa Ostrza Duszy, co to jest? Długi miecz. Premia do obrażeń przeciwko dobry. No nie chcemy tego. Nope. Przyjaciel pioniera to jest Zweihander. Piaskowa burza. Co to jest? Oślepienie, pogorszenie do KP. Nie, na pewno nie. Ostrze Szermierza. 1K6, premia do KP, premia za ulepszenie, odbicie, niezła rzecz. To, co to jest? Po trafieniu uśpienie. No. Półtora plus 3, Zweihander plus 4, niezłe rzeczy. Kamaj Maskari. Ogólnie niezłe rzeczy tu są. Co to jest? Droga Mistrza Lee. 1K10, premia do obrażeń kwas 1K4, premia... Dobra, dziewczynko, robimy cię na... No proszę, mój czar nie wypalił. Robimy cię na dwa miecze. Tak. A lustrzaną tarczę. Tak. Lustrzana tarcza ma odporność na zaklęcie i premia do KP plus 3. Czy ci KP wzrośnie? Wzrośnie do 30. Więc adamantową tarczę sprzedajemy. I Sandra Gero jest zrobiona pod absurdalnie wysoki damage. Jak wygląda? Ma jeden miecz półtora ręczny, drugi miecz dwuręczny. Mocna jest.
Fandrager zrobiłem pod obrażenia. Ja też w sumie jestem zrobiony pod obrażenia, ale ciągle brakuje mi takiego powonnego topora dwuręcznego. Dobra, chodźmy pogadać z Aldanonem. A siedzibę Amonadżero myślę, że zrobię sobie już w następnym odcinku. Mistrz Widl zapewne nie ma nic do ulepszeń. Dobra, jakie mam sprawy warowni? O tyle, o ile. Samej warowni. Wszystko jest solidne. O budowlach na dziedzińcu. O fortyfikacjach. I o okolicznych ziemiach. Na razie nie chcę niczego. Przy okazji mamy, jeżeli chodzi o fundusze warowni, 3,757. I jeżeli chodzi o nasze fundusze, też dużo. Dobra, przy okazji pana raport. Dobra. Nie będziemy siedzieć na tyłku w twierdzy, tylko zajmiemy się, moi drodzy, regularnymi patrolami. Jak to mówią? Patrole! Patrole! Bo już myślę, że już zostali przeszkoleni na tyle, żeby zapewnić bezpieczeństwo na okolicznych ziemiach. I przy okazji, gdzie wcięło mi Aldanona? Bo mam z tym starym pierdziochem do pogadania. Dobra, mapka. A, tu jest Aldanon, tu jest Sand, tu jest biblioteka, tu jest Quarates. Tu jest sypialnia kapitana, tu jest komnata wojenna, tutaj jest piwniczka. A w ogóle to w piwnicy mamy nieotwarte drzwi i jestem niezadowolony z tego. Sprawdźmy piwnicę. I mamy konstrukta. Działa. Warsztat alchemika, warsztat maga, warsztat kowala i grobnar. Ale mamy, moi drodzy, jedne nieotwarte drzwi. To jest irytujące, moi drodzy. A nie, tutaj była ta komnata, gdzie był ten niby pseudorytuał w piwnicy. A, przy okazji. Tak. Zjewi, podlecz mi Grobnara. Szybkie czarowanie. Bonaparte. 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 Dobra, powiedziałbym, że tak. Mogę ci jakoś pomóc? Naprawdę? Zobaczmy. No dobra. Chyba przydałoby się więcej. Dobra. Podleczyliśmy Grobnara. Daliśmy mu części. Powinno być spoko. Lecimy wyżej. Przy okazji pogadałbym z resztą ekipy. Hmm.
tu jest Gwen Podróżnik, tu jest kuchnia, tu jest jadalnia, tu jest komnata wojenna. Gwen Podróżnik, masz średnie obrażenia, nie wiem czemu. Czegoś ci trzeba? Za mną. Na sobie, więc... Tak. Moja droga, szybkie czarowanie i tutaj podlecz mi Gwena Podróżnika. Bonaparte. Dobra. Powiedziałbym, że tak. Dobra. Do biblioteki. Jest tutaj Aldanon. Ale nim pogadajmy z Aldanonem, to podleczmy Quarę. Tak. Zjewi, masz robotę. Bo po prostu nie lubię, jak mi tutaj... Bonaparte. Bonaparte. Dobra. Świetnie, co teraz? Dobra, Quara mi nic nie powie, Sand. Sand. Tak. Co mi powie o czarnym Gariusie? To imię wydaje mi się znajome, jeśli się nie mylę. Był kiedyś niskim rangą czarodziejem w głównej wieży tajemnej, ale żeby tak wysoko zaszedł, w tak krótkim czasie... Zaiste musiał zdobyć potężnego patrona. Był przebiegły i utalentowany, ale nie na tyle, by zapewnić sobie tak szybki awans. Możemy użyć coś przeciwko niemu? Nie znałem go zbyt dobrze, ale sam fakt z pewnością narobił sobie przy okazji sporo wrogów. Mogą się ujawnić. Dobrze, co chcesz wiedzieć? Nie martw się. W sklepie zastępuje mnie żywiołak kupiecki Leomun. Dobra. Z Aldanonem myślę, że pogadamy w następnym odcinku. W każdym razie udało mi się zdobyć sporo buffów. Przy okazji, a propos buffów, mam na 9 poziomie krasnoludzkiego obrońcy 5 razy przed odpoczynkiem pozycję obronną, czyli mogę tym naprawdę spamować. Więc pozostaje mi tylko zrobić save, a już 77. Save i do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.